W miniony weekend oficjalnie otwarto sezon uzdrowiskowy w Ustroniu. Już w piątek 28 czerwca miały miejsce pierwsze wydarzenia. Cała impreza zakończyła się w niedzielę 30 czerwca koncertem Darii Zawiałow w Ustrońskim Amfiteatrze. Rozpoczęcie sezonu uzdrowiskowego za nami, wszystko się udało. Co się działo pokrótce tutaj naszym widzom, jakby Pani mogła przedstawić? Bardzo dużo się działo, mianowicie zaczęliśmy w piątek koncertem braci Kacperczyk, bardzo energetyczny, doskonały koncert. W sobotę od godziny 14 rozpoczął się korowód na otwarcie sezonu, który startował na ulicy Sanatoryjnej. Dotarł tutaj wraz z orkiestrą, wraz z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami sanatoriów, gośćmi, naszymi stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, Miejskim Domem Spokojnej Starości. Całkiem długi korowód nam się tutaj stworzył i dotarł o 15 do amfiteatru, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie sezonu uzdrowiskowego dokonane przez władze miasta, przedstawicieli sanatorium, a właściwie uzdrowiska Ustroń, American Heart of Poland. No a potem to już tylko koncerty, czyli laureaci konkursu organizowanego przez Miejski Dom Kultury Praszakówka Głos Ziemi Cieszyńskiej, potem zespół Avocado, a wieczór zwieńczyła Artist Symphony Orchestra z towarzyszeniem Olgi Bończyk i Iwony Lorenz. No a dziś koncert Darii Zawiałow. Czyli to taka wisienka na torcie. Tak. No właśnie, 3 dni koncertów i wydarzeń, czyli to takie oficjalne otwarcie sezonu uzdrowiskowego już się przyjęło. Mieszkańcy, turyści czekają na to wydarzenie. Myślę, że tak. Odwiedzają licznie i wydaje mi się, że jest to bardzo dobra impreza. I trzymajmy kciuki, żeby w kolejnych latach również w tej formie się odbywało. No ale otwarcie sezonu to dopiero początek. Tak. To co w Ustroniu w najbliższym czasie? Dużo się będzie działo różnych rzeczy, zarówno koncertów, jak i spektakli, operetki. W najbliższym czasie zapraszamy 6 sierpnia na operetkę Noc Wenecji. 14 ciekawostka, zapraszam wszystkich wielbicieli gwary, ale nie naszej gwary, ponieważ będzie spektakl Teatru dla Dorosłych z Bierunia pod tytułem Bebok w kapucy, czyli upiór w operze po śląsku. Myślę, że może być ciekawie, także bądźcie z nami tutaj w amfiteatrze. To z takich biletowanych imprez, natomiast niebiletowane imprezy również będą się odbywały. Będą to spektakle dla dzieci tutaj w amfiteatrze. Na rynku rozpoczęliśmy cykl 23 czerwca pod hasłem Lato z lokalsami. I to będzie cykl koncertów w wykonaniu lokalnych zespołów, wokalistów, który będzie się odbywał zarówno na rynku, jak też w Karczmie Wrzosk, która jest naszym partnerem i częściowo właśnie finansuje te koncerty. Czyli pewnie wszystko na Facebooku, na stronie Prażakówki. Jak najbardziej. Tam szukać tych informacji, co tam przez wakacje będzie się działo w Ustroniu. Jak najbardziej, zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.